Zbliża się Wielkanoc. Kogo by pan zaprosił z polityków na wielkanocne śniadanie? Żadnego. Żadnego. Dlaczego? Oj, panie. Tuska i całą ekipę jego. Na pewno kogoś z PiS-u. Złoty 70, złoty 40 i złoty 30 i złoty 50. Drogie, nie? To są od pana Tuska, proszę pani, to są bardzo drogie. A komu by się przydał kubeł zimnej wody w lany poniedziałek? Wszystkim. Żeby to otrzeźwiały głowy. Zbliża się Wielkanoc. Dziś przewrotnie zapytamy Polaków, kogo by zaprosili z polityków na wielkanocne śniadanie oraz komu przydałby się kubeł zimnej wody w lany poniedziałek. Kogo by pan z polityków zaprosił na wielkanocne śniadanie? Jarosława Kaczyńskiego. Żadnego. Wolałbym z przyjaciółmi i z rodziną. Marszałka Sejmu. Kaczyńskiego. O czym by panowie porozmawiali w święta? O czym? No chyba o polityce. Na pewno kogoś z PiS-u. Tuska i całą ekipę jego. Żadnego, bo będą sieli z zamęt jak zwykle. Był na blady, taki co mi pasowny. Rafała Trzaskowskiego. Wydaje mi się, że Patryka Jakiego. Męczena. Dla niego by się znalazło miejsce przy tym stole. Pewnie tak, ale tak, żebym zaprosił, myślę, kogoś z PSL-u. Pana Kaczyńskiego. Do ilu osób mogę wybrać? A tak jak ile pana stół pomieści? No to nie, bo pan, nie mam tylu kandydatów. Stół jest duży, ale kandydatów mało. Załóżmy, że trzy krzesła ma pan do wyboru. I to mi się podoba. Kaczyńskiego. No i tu mam wielki problem. Wie pan co? Jeszcze pana Dudę, tylko muszę go obudzić, bo on śpi jeszcze. On śpi. Dudę? Miałby problem z porannym śniadaniem? Tak, bo on śpi. Nie wiem, czy pan Tusku tak po prostu nie dał mu coś do zjedzenia. On śpi. Takie to jest to towarzystwo, wie pan. Także nie chciałbym sobie psuć świąt. Zbliża się Wielkanoc. Kogo by pan zaprosił z polityków na wielkanocne śniadanie? Żadnego. Żadnego. Dlaczego? Oj, panie. Ja pracowałem w budżetówce, to wiem, jak oni się zachowują, jak jest. A trzeciego, mogę powiedzieć, nie mam kandydata. Czyli dwóch. Jarosław Kaczyński, Andrzej Duda. Jeszcze Morawieckiego, no ale są tam niby... Dobra, niech on będzie i to wszystko. Podoba mi się i Hołownia, podoba mi się i Tusk. Na pewno nikogo z prawicy, czyli z tej ekipy, która ostatnio była przy władzy. Czyli pan Hołownia, pan Tusk mogliby na takie miejsce liczyć, żeby porozmawiać trochę? Jak najbardziej, bardzo serdecznie bym zaprosił i z przyjemnością bym usiadł przy wspólnym stole. Czy pan chce coś życzyć? To proszę się obsłużyć. To są dwa żółtka, to są jedne, proszę. Dam pojemnik. A po dokoń... w jakiej cenie te jajeczka są? Złoty 70, złoty 40 i złoty 30. Drogie, nie? No. To są od pana Tuska, proszę pani, to są bardzo drogie. No, dziękuję. Zaraz, spokojnie. Mam. Nie mam zielone, tylko mam kolorowe. A komu by się przydał kubeł zimnej wody w lany poniedziałek? Wszystkim. Żeby to otrzeźwiały głowy. I żeby nam było lepiej. No na pewno Tuskowi. Dlaczego? No to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, to jest, myślę, na tyle złe, że należałoby ostudzić tych polityków, którzy w tym wszystkim biorą udział. O, co drugiemu? Całemu rządowi. Ja myślę, że zdecydowanej większości. Czyli taki mały śmigus dyngus dla Zjednoczonej Prawicy byłby okej? Teoretycznie tak, może to za dużo powiedziane, natomiast na pewno doza refleksji by się przydała. W lany poniedziałek komu z polityków by się przydał kubeł zimnej wody? O, takiemu to kurczę blady, Kaczyńskiemu. Zimnej wody? To Tuskowi, Tuskowi naprawdę, najpewniej. Dlaczego? Dlaczego? No widzi pan, co on robi. Jest po prostu, no robi po prostu przewrót, no. O, najprędzej to Tuskowi. Dlaczego? Dlatego, że z tymi prekuratorami, z tym sądem tak rozrabia. To mi się nie podobuje, naprawdę. Tym panom z podznaku PiS-u, prawda? By się przydał kubeł zimnej wody, żeby wystudzić emocje. Trochę naszemu prezydentowi Dudzie, żeby się obudził, bo nie wiem, czy jemu trzeba wodę wylać, czy trzeba mu przetłumaczyć.
On jest taki zaspany. On udaje, że wszystko wie, ale nie wie, co się dzieje. Tuskowi. Dlaczego? No tak, no bo taka prawda jest. A chyba naszym politykom, którzy rządzą. A ktoś konkretnie? No chyba wszystkim by się przydało po trochu. Kaczyńskiemu zdecydowanie. To już powinien pójść na emerytury, dać sobie odpocząć. Ale był dobrym politykiem? Czy... Co do polityki, był politykiem, który po prostu wzbudza u ludzi agresję. I ta agresja na święta nie jest wskazana. Komu z polityków przydałby się kubeł zimnej wody w lany poniedziałek? No, tam jest taki, po środku siedzi. Kubeł zimnej wody, który o wszystkim wiedział, a teraz... O kim pan mówi? O Kaczyńskim. Wie pan co? Naszemu premierowi, nie? Ale wie pan co? Ja go bardzo przepraszam. Dlaczego? Bo on nie rządzi Polską. Czyli taki śmigus dyngus dla niego byłby odpowiedni. Troszkę bym go rzeźbił, a wie pan dlaczego? Dlatego, żeby pojechał do odpowiednich władz, a władzami są Unia. Niemcy, Unia. I powiedział im, popuśćcie tej Polsce, dajcie żyć. Myślę, że wszystkim po kolei, że osudziłoby te emocje, bo zachowują się jak dzieciaki normalnie przedszkolu.